Jackiem Nicholsonem nigdy nie będę, do Leonardo DiCaprio też mi daleko. To po prostu będę dziś okoniem w sieci i będę gadał jak zwykle o książce. Pięć Oscarów, dokładnie tyle przyznano za film z 1975 roku Lot nad kukułczym gniazdem w reżyserii Milosza Formana. Ci z Was, którzy znają ten film, muszą wiedzieć, że scenariuszem była książka. I faktycznie wtedy to były takie lata dla kina, gdzie książkę traktowano prawie jeden do jednego jak scenariusz, nie tak jak mamy dzisiaj. W mojej recenzji nie może zabraknąć też jakichś nawiązań do filmu, ale postaramy się omówić główne interpretacje tej książki i powiem Wam, że pierwszy raz chyba mam taką sytuację, kiedy choć fabuła, choć historia wydaje się dość prosta z pozoru, łatwa w zrozumieniu, to jej całe podłoże i wszystkie możliwe interpretacje są niejednoznaczne i każdy z tej książki mógł wyciągnąć coś innego. No to jest ta właśnie siła literatury, o której powiem chyba na samym końcu dopiero. Co takiego fascynowało wtedy, fascynuje nas dzisiaj? Zakład psychiatryczny. Coś, czego do końca nie znamy, a autor nam przedstawił ten świat, bo faktycznie znalazł się w nim przez jakiś czas, był sanitariuszem, dlatego też w tej powieści zauważycie niesłychaną dbałość o szczegóły. Także w trakcie czytania możecie poczuć się, jakbyście faktycznie tam byli, albo jakbyście już znali po przeczytaniu zasady funkcjonowania takiej placówki. Ale sam zakład psychiatryczny to jest zbyt mało, żeby nas, czytelników, utrzymać przy uwadze przez dłuższy czas. Potrzeba bohaterów, najlepiej rozbudowanych psychologicznie, charakterologicznie, zróżnicowanych. I dostajemy taką iskrę takiego bohatera, który wywróci wszystko do góry nogami. McMurphy'ego, dyletanta, bumelanta, absztyfikanta, szulera, gościa, który nagina prawo. I tak na dobrą sprawę McMurphy fakt, że znalazł się w tym zakładzie psychiatrycznym, traktuje jako dobry żart, który wyciął stróżą prawa, bo był skazany za, no, za stosunki seksualne z nieletnią, za rozboje, za też oszustwa i różnego innego rodzaju wykroczenia. No i postanowił jakoś się o tej swojej kary wymigać i może trochę nawet zasymulować pewne dysfunkcje społeczne po to, żeby karę spędzić w przyjemnym zakładzie psychiatrycznym, a nie w celi. I tutaj na starcie możemy od razu zauważyć dużą różnicę między filmem a książką. W filmie niestety nie zdecydowano się na narrację pierwszoosobową, tak jak to ma miejsce właśnie w książce. I tutaj bohaterem, narratorem jednocześnie jest wódz Szczota. Pół Indianin, można powiedzieć, który też znalazł się w tym zakładzie, który na początku okazuje się, że jest głuchoniemy. I cały świat przedstawiony w zakładzie wszystkich bohaterów obserwujemy jego oczyma, więc ta perspektywa jest nieco ograniczona i musimy o tym pamiętać, że nie do końca jest zawsze obiektywna. No ale ta książka nie byłaby tak interesująca, gdyby nie doszło do zderzenia pewnych bohaterów, a mam tutaj na myśli siostrę oddziałową, która w oczach właśnie naszego wodza, który opisuje tę historię, jest ona niby aniołem miłosierdzia dla niektórych, ale tak na dobrą sprawę sadystką, która znęca się nad wszystkimi pacjentami, która manipuluje nimi, która zamiast leczyć im szkodzi i lepiej z nią nie zadzierać, bo to jedyny sposób na to, żeby w jakiś sposób bez szokowej terapii, elektrowstrząsami czy też lobotomii przetrwać w tym zakładzie. Ale nie takie rzeczy z McMurphy. On tutaj przyszedł narobić dymu. On tutaj nie ma zamiaru się ograniczać. On tutaj wchodzi, od razu mówi, kto jest szefem na tych rewirach, bo w tym momencie to on wykłada swoją talię kart i to on będzie rządził tym zakładem i zakłada się z pacjentami, że w tydzień czasu tak da popalić siostrze oddziałowej, że może nawet ona zrezygnuje z tej funkcji i da im wszystkim spokój. I te początkowe rozdziały książki mogą się bardzo podobać, bo i autor nie używa zbyt topornego języka, zbyt kwiecistych metafor, pojawiają się co jakiś czas sny naszego wodza czy jego fantazje, bo wydaje się poniekąd paranoikiem, który widzi ten cały zakład jako system, jako jakiś kombinat. Ale pojawia się ten McMurphy, który próbuje ich wyciągnąć z tej mgły, w której się znajdują. To jest już jakaś symbolika pewna. Ale ten McMurphy obraca wszystko w żart. On tutaj się dobrze bawi i w jakiś sposób próbuje też zmienić postrzeganie rzeczywistości, a przede wszystkim próbuje zmienić sposób patrzenia na samych siebie, naszych pacjentów i naszych bohaterów tego zakładu. Ken Kesey ma dar opowiadania historii i szybko, i łatwo, i przyjemnie wgryziemy się w tę opowieść, ale dojdzie w końcu do takich sytuacji,
których postawieni zostaną nasi bohaterowie, że zaczniemy zastanawiać się nad pewnymi rzeczami, a przede wszystkim, albo to, co najbardziej nam sprawi trudność, to na znalezienie tej granicy między dobrem i złem, bo autor nie pokazuje jej tutaj jednoznacznie. Wydaje nam się, że siostra oddziałowa jest przedstawiona, trochę demonizowana przez naszego wodza, jako osoba tylko i wyłącznie zła, albo tak nam się wydaje. A nie do końca tak może jest, bo przecież zawsze w jakimś zakładzie czy w takim miejscu potrzebny jest jakiś rygor, potrzebny jest jakiś harmonogram, potrzebny jest jakiś porządek dnia, który nawet może przysłużyć się dobrze pacjentom. A z drugiej strony, czy McMurphy był takim rewolucjonistą, takim jeźdźcem i rycerzem na białym koniu, który był tylko i wyłącznie krystalicznie czysty i dobry, bo chciał dobrze, bo robił zgodnie z naszą moralnością to, czego od niego oczekiwaliśmy, że będzie ratował z opresji tych naszych pacjentów, że będzie pokazywał im, że przecież można wyjść z tego zakładu, przecież jesteście zdrowi, przecież nie jesteście większymi świrami od tych, których spotykam na ulicy. A z drugiej strony w jego kartotece są bardzo haniebne czyny, no i też będąc w tym zakładzie, grając w karty, okrada przecież pacjentów, jest egocentrykiem, robi wszystko tak, żeby jemu było tutaj dobrze i poniekąd wywiera jakiś wpływ swoim zachowaniem na innych, mimo że sam nie przekonuje ich do robienia czegokolwiek, tylko zadaje im pytania. Pyta McMurphy pacjentów, dlaczego tutaj są. I większość z nich odpowiada, że są tutaj z własnej woli. I to jest właśnie ten moment, kiedy my zaczynamy się zastanawiać nad głębszym sensem, nad podłożem tej powieści, no bo kto dobrowolnie chciałby iść do zakładu psychiatrycznego, a podczas takich wspólnych terapii dowiadujemy się, że jeden z bohaterów znajduje się tam tylko dlatego, że jest zbyt zazdrosny o swoją żonę, drugi z kolei ma jakieś problemy w relacjach z kobietami. Wydaje nam się, że to są w dzisiejszych czasach zdrowi ludzie, którzy być może mogliby wylądować na kozetce u psychologa, gdzie mogliby się otworzyć i wygadać, ale czy wymagają tego, żeby nawet poddawać ich w pewnych sytuacjach elektrowstrząsom tylko dlatego, żeby podporządkowali się siostrze? Możemy tutaj zauważyć pierwszą interpretację, symbolikę utkwioną w tym, kim jest siostra. Odwzorowaniem jest poniekąd społeczeństwa amerykańskiego w tamtych latach, bo musimy pamiętać, że lata 60. to burzliwy okres w dziejach Ameryki i Ken Kesey jako autor też brał udział w prądach hipisowskich, nawet podobno pisał tę powieść pod wpływem marihuany. Dlatego ta siostra i szpital pokazuje takie społeczeństwo, które wymaga, ciągle stawia wymagania przed i pacjentami, czy społeczeństwo, które na zewnątrz stawia wymagania przed członkami swojej społeczności. W latach 60. w społeczności amerykańskiej dominowały poglądy konserwatywne. No stąd też wykaz tego buntu w postaci wszystkich ruchów hipisowskich, które pragnęły wolności, którzy krzyczeli wręcz, dajcie nam po prostu żyć tak jak chcemy, nie narzucajcie nam żadnych norm, nie mówcie nam, jak mamy się ubierać, jak mamy się zachowywać, chcemy być po prostu wolnymi ludźmi. I niestety właśnie bohaterowie naszej książki, ci pacjenci, to są osoby, które zostały okradzione z tej wolności. To są osoby, które zostały stłamszone przez te wszystkie normy. Ten pan Harding, który jest bohaterem szalenie inteligentnym i zastanawiamy się od początku, cholera, co ten człowiek tam robi? Mógłby wystąpić w roli lekarza, który by pouczał tych pacjentów, a nie sam jest pacjentem. No i wychodzi na to, że wystarczyło być zbytnio zazdrosnym o swoją żonę, żeby społeczeństwo uznało, że jesteś nieprzystosowany. Albo nie potrafisz sobie poradzić z kobietami, to trzeba cię odizolować, bo my tutaj wszyscy sobie radzimy z tymi problemami. W roli tego regulanta występowała siostra oddziałowa, która w odpowiedni sposób, odpowiednimi metodami próbowała te jednostki nie tyle co stłamsić, ale jak to sama powiedziała, każdy, kto trafia do tego zakładu, nie wyjdzie stąd nieuleczony, nawet jeżeli miałby go opuścić trumnie. I przygotowując się do tej recenzji, lubię się zderzać z opiniami innych osób. Lubię zobaczyć, jaka interpretacja jest dominująca albo co zauważają w niej inni czytelnicy. I duża część z interpretacji oparta jest właśnie na tej walce człowieka z systemem. Niektórzy nawet uważają, że ta siostra oddziałowa odzwierciedla tutaj system totalitarny, który istnieje po to, żeby stłamsić każdą jednostkę, żeby podporządkować ją sobie. Nie mówię, że to jest błędna interpretacja, dlatego że nie istnieje też nigdy jedna prawdziwa interpretacja. Błędem jest z kolei uważać, że interpretacja inna od naszej
jest błędna. Trochę zagmatwałem, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. Każdy z nas, jak czyta tę powieść, jakąkolwiek powieść, przepuszcza ją przez jakiś filtr, przez wszystkie swoje doświadczenia życiowe, przez swój system moralności, przez swoje wartości, jakie wyznaje. I każdy inaczej to dobro i zło rozgranicza, szczególnie w takich powieściach jak ta, gdzie autor nam tutaj nie określił tej granicy. I tak jak powiedziałem, dla części z nas może się wydawać Siostra Oddziałowa uosobieniem zła, że w tej końcowej scenie, gdzie McMurphy rzuca się jej do gardła, to być może część z nas nawet jej mu kibicuje, mówi, tak, w końcu tą Zołzę trzeba udusić albo ją poddać też tym elektrowstrząsom, niech w końcu odpieprzy się od tych pacjentów, nad którymi się znęca. Ale z drugiej strony ona nawet momentami stawała w obronie tych pacjentów i przedstawiała argumenty za tym, jakoby McMurphy właśnie im szkodził, próbując narzucać harmonogram po swojemu, który może przecież im zaszkodzić. Jak chociażby z tym słuchaniem muzyki głośniej. Niektórzy pacjenci nie dosłyszą i ta muzyka być może w jakiś stopniu łagodzi ich odczuwanie stresu. Z kolei McMurphy i też sam wódz, którzy dopuścili się lub chcieli dopuścić się zabójstwa, czy my możemy to w jakiś stopniu uzasadnić i wytłumaczyć lub też przyzwolić na coś takiego? Nie do końca, więc to wszystko zależy od naszej moralności i to jest właśnie siła literatury, która służy nie po to, żeby narzucać nam jakąś interpretację, tylko jest takim lustrem, w którym my na przestrzeni lat będziemy się odbijać, bo tę książkę możemy postrzegać teraz inaczej, za jakiś czas też zupełnie inaczej. Z kolei ktoś inny, kto ma bardzo wysoki poziom empatii, może dostrzec te niehumanitarne metody leczenia. Poddawanie lobotomii czy elektrowstrząsom dzisiaj wydają nam się wręcz niedopuszczalne. Wtedy w zakładach psychiatrycznych były na porządku dziennym. O to też walczono na przestrzeni lat, też o to, żeby znieść karę śmierci, chociaż i są zwolennicy, żeby wprowadzić ją w przypadku niektórych morderstw od nowa, ale nie o tym. I ta kumulacja tej symboliki tak na dobrą sprawę pojawia się dopiero na końcu tej powieści, kiedy autor jakby chce przetestować, w jaki sposób to całe napięcie, czy ta cała historia, czy to, jak się zżywaliśmy z danymi bohaterami, wpłynie na nas i jak bardzo przewróci nam w głowie. Bo to, w jaki sposób McMurphy skończył, oddaje nam pewną symbolikę, że wolność ma swoją cenę, ale idea jest w stanie przetrwać wszystko. I mimo, że McMurphy oddał życie za tę ideę, to ona przetrwała w głowach innych pacjentów, w głowie wodza, który postanowił podjąć radykalną decyzję i uznał, że przecież z nim faktycznie nie jest tak źle i powinien już dawno stąd uciec. Czy pana Hardinga, którego się na końcu dowiadujemy, że też podjął decyzję, że w końcu czas wrócić do społeczeństwa i zmierzyć się z nim, bo przecież nie jest jakimś wariatem, który powinien siedzieć w psychiatryku. No o Billim też powinienem tutaj powiedzieć, który skończył tragicznie. I ta scena końcowa z Billim chyba najbardziej wpłynęła na naszą negatywną ocenę Siostry Oddziałowej. Faktycznie ta scena no chyba na najbardziej nawet nieczułego osobnika jest w stanie zadziałać. W momencie, kiedy biedny chłopak jest psychicznie poddany jakiejś manipulacji, kiedy ta siostra dokładnie wie, gdzie tą igiełkę wbić w jego głowie. W filmie to jest ładnie podkreślone, żeby z tego chłopaka, który nagle po jakimś akcie z kobietą wyszedł pewny siebie, już zdrowy niemalże, pociąga za jeden tylko sznureczek i mówi o matce, a on z powrotem zaczyna się jąkać. Do tego stopnia, że to, co się wydarzyło w ułamku kilkunastu sekund w jego głowie, no zaważyło na jego tragicznej przyszłości. Także chyba to jest siła tej powieści, o której na początku powiedziałem, to jest siła literatury. Dlatego właśnie powieść staje się klasykiem, kiedy granice i pewne interpretacje są płynne. Nic nam autor tutaj nie narzuca, każe nam samemu wyciągać wnioski. I to mi się właśnie podoba, to też ścieranie się z opiniami innych czytelników, ale nie podoba mi się, kiedy znalazłem gdzieś na forum, kiedy jeden czytelnik próbował przekonywać innego do swojej racji, mówiąc, że to on jest jedynym właścicielem prawdy i że istnieje jedyna prawdziwa interpretacja. Nie ma czegoś takiego. Każdy z nas daną powieść interpretuje inaczej i to jest właśnie piękne w literaturze. Ja tutaj mógłbym wam jeszcze opowiadać długo o tej powieści, o tym, jak autor
śmiesznie i też symbolicznie w jakiś sposób nazywał tych sanitariuszy tymi czarnymi. Ja myślałem, że na początku to jest tylko takie przezwisko, a oni faktycznie byli czarnoskórzy. To też oddaje w pewnym stopniu podział w społeczeństwie amerykańskim, że ta siostra dobrała sobie czarnoskórych, brzydko mówiąc, niewolników, którzy będą tańczyć tak, jak ona im zagra. Oni byli podporządkowani. Ci sanitariusze czarni, oni byli tak samo zniewoleni przez tę siostrę, jak pacjenci, bo oni też bali się wygłaszać jakąś swoją opinię. Jeżeli nawet była taka sytuacja, kiedy lekarz pytał, czy ten McMurphy to jest w końcu zdrowy, czy nie, i jeden z nich, sanitariuszy, powiedział, no on jest zdrowy, tylko on po prostu gra nam na nosie, to szybko się wycofał z tej swojej opinii, bojąc się konsekwencji przed wielką siostrą oddziału. Więc mimo tego, że ona nie była taką postacią jak chociażby Annie Wilkes z Misery, która faktycznie tam się znęcała nad tym pisarzem, to tak w jakiś sposób psychicznie manipulowała, czy też oddziaływała na tych wszystkich członków i nawet na tego lekarza, który bał się cokolwiek powiedzieć. Każdy nie chciał podważać jej autorytetu i kiedy McMurphy pojawił się, nie podjęła takiej walki rygorystycznej i od razu go nie poddała tym elektrowstrząsom, ale chciała właśnie pokazać całej grupie, zdyskredytować go przed wszystkimi, że to ona jest prawdziwym autorytetem, a że to on wyrządza im tak na dobrą sprawę krzywdę. Więc te granice są tutaj tak zachwiane, że ja też nie jestem w stanie powiedzieć, co jest dobre i co jest tutaj właściwe, a co nie jest. Być może najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby to, gdyby i siostra była mniej rygorystyczna, i McMurphy, żeby też nie był tak skrajny, bo tutaj widać dużo skrajności w postępowaniu tych bohaterów. Gdyby nie było tych skrajności, to nie doszłoby pewnie do takiej sytuacji na samym końcu, więc czasem, żeby doszło do jakiejś rewolucji, potrzebne są ofiary, potrzebne jest takie silne zderzenie osobowości czy poglądów, żeby doszło do jakiegoś przewrotu, może właśnie na długie, długie lata, ale tego nie wiemy. Jak ta placówka dalej będzie trwała po odejściu McMurphy'ego, jak on wpłynie na innych pacjentów, którzy jeszcze tam zostali, a ci, którzy wyszli, też nie wiemy, jak się odnajdą w tym świecie, bo pamiętajmy, że wodzu, który wyskoczył przez okno, dokładnie kilka minut wcześniej dokonał, nie chcę powiedzieć, że eutanazji, ale podjął decyzję o tym, czy kontynuować czyjeś życie, czy nie. I możemy go tutaj usprawiedliwać, że przecież przed nim było warzywo i nie chciał, żeby ten jego przyjaciel, ten jego król, ten jego bohater tak skończył. Dopuścił się takiego, a nie innego aktu, którego też wydaje mi się, że nie możemy jednoznacznie pochwalić, mimo że może należałoby tak zrobić. Jeżeli jesteście tylko po seansie filmowym, to pewnie myślicie, bardzo dobry film, na którym można było się trochę pośmiać, który też działał trochę na nasze emocje, bo w filmie to jest zdecydowanie bardziej uwydatnione próbowanie wywołania jakichś tam konkretnych emocji. W książce jest to o tyle lepsze, tak jak powiedziałem, że autor pozostawia wszystko w naszych rękach. My musimy to przepuścić przez swój filtr i sami zdecydować, co według nas jest dobre, co według nas jest złe, lub też porównać do naszych współczesnych czasów, gdzie na szczęście chyba nie odbiera nam się tak wolności, przynajmniej poglądów, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale na pewno nikt nie próbuje nas zamykać w zakładach psychiatrycznych tylko dlatego, że ubieramy się inaczej, że mamy chociaż małe problemy w kontaktach międzyludzkich. Mam nadzieję, że nikt też, kto czuje się inny, kto czuje się indywidualnością, nie będzie odnosił wrażenia, że potrzebne jest mu leczenie. To chciał właśnie zrobić McMurphy. Pokazać wszystkim pacjentom, że oni są normalni, że inność to nie jest choroba zawsze, którą trzeba leczyć. To po prostu bycie sobą. I on swoim zachowaniem próbował im pokazać, że najważniejsze w życiu to jest to, aby być sobą. I głosowanie. Tutaj u góry nade mną znajdą się propozycje kryminałów, bo sięgniemy teraz do klasyki kryminału, więc możecie głosować w tej ankiecie. Widzimy się na następnej Światurze w Toruniu w pierwszy tydzień, w pierwszą niedzielę października. Ode mnie to by było chyba na tyle. Książka trochę różni się od filmu, na szczęście nie tak znacznie, ale radzę i przeczytać, i obejrzeć, i wyciągnąć własne wnioski, a Was zapraszam do dyskusji, jak Wy postrzegacie tę powieść. Co było dla Was największym sensem tej powieści, który próbował tutaj ukryć nam autor? Ode mnie to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem i jak zwykle odchodzę w takim poczuciu, że czegoś ważnego jak zwykle nie powiedziałem. No ależ trudno.